Pan Wojciech Leszek, właściciel biura podróży Wilejka. Doktor Jan przybył też, parę słów powie, mam nadzieję dzisiaj, znawca właśnie historii Rzeczpospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego z pewnością, a prawosławia to już na 100%. Także na pewno będzie sporo momentów. No i zaczynamy. Zapraszamy Państwa na Białoruś. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, tym bardziej, że nasza telewizja, nasze media jakby pomijają ten temat. Jeżeli już mówi się coś o Białorusi, to w jakichś takich kontekstach negatywnych właśnie. Reżim Łukaszenki jakieś takie. Tak, o jakichś reżimach Łukaszenki, natomiast Białoruś zmienia się cały czas, ewoluuje. Zresztą sytuacja teraz się zupełnie zmienia w całej Europie. Białoruś powoli wyciąga też rękę do Polski. Mamy zniesienie wiz na tym terenie przygranicznym. Białoruś też... Tak. Także Białoruś też szuka swojej tożsamości po tych czasach postkomunistycznych. I to jest bardzo ciekawe, że władze Białorusi, ludzie kultury białoruskiej odwołują się do Wielkiego Księstwa Litewskiego, do czasów Rzeczpospolitej, czyli do naszej wspólnej tradycji, czyli zupełnie inaczej niż na przykład dzieje się to na Litwie czy na Ukrainie, gdzie tam można się różnych dziwnych rzeczy nasłuchać, nie do końca zgodnych ze stanem faktycznym. Można by polemizować, natomiast co pokażemy też tutaj w naszych slajdach, filmach, tam to jest jakby najbardziej rzetelnie z tych państw postradzieckich przedstawiane i widać, że Białorusini zaczynają być dumni ze swojej spuścizny kulturowej. To nie tylko te wyszywane chłopskie koszule, ale i czują się trochę spadkobiercami rodu Radziwiłłów. Turnieje rycerskie, to tak. Wszystko w tej chwili się odbywają. Tak. Ja muszę powiedzieć tylko tyle jeszcze, że Wielkie Księstwo Litewskie, no to był olbrzymi obszar w stosunku do całego obszaru, to Litwa właściwa, no to było maleństwo, Natomiast te tereny dzisiejszej Białorusi, to wielu historyków twierdzi, że to właściwie, no to był ten rdzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie Litwa właściwa, tylko właśnie o tereny obecnej Białorusi. No to, trzeba by powiedzieć sobie jedno, że tam nastąpiły ogromne zmiany po roku 1596 po wprowadzeniu Unii Brzeskiej. To były tereny prawosławne i wprowadzenie Unii no, różnie było odbierane na tych terenach. Zwłaszcza na południu, bliżej terenów dzisiejszej Ukrainy. Ale nie tylko, bo na przykład były, mało kto wie w Polsce, że były wielkie rozruchy antyuniackie, na przykład chociażby w Witebsku, zakończone zabójstwem Jozefata Koncewicza, prawda, więc na tamtych terenach łacińska wersja chrześcijaństwa nie była wcale tak przyjmowana chętnie, zwłaszcza przez dolne warstwy społeczne, ale nie zapominajmy, że dopóki żyli wielcy magnaci, to no, Unia natrafiała na spore przeszkody, no, dopóki chociażby żył książę Konstanty Ostrogski, protektor prawosławnych na tamtych ziemiach. No ale cała masa możnych rodów, nam się wydaje, tu Polacy, tam Polacy, jakbyśmy tak popatrzyli po wielkich magnatach, bohaterach naszej historii, to bardzo wielu z nich miało bardzo nikły procent polskiej krwi w żyłach, bo nasze Jarema Wiśniowiecki w ogóle, no matka, prawda, z Mochyłów, prawda, no, ojciec Rusin, no, też z jakimiś tam domieszkami litewskimi, no w ogóle polskiej krwi nie miał. No. Michał Korybut Wiśniowiecki, no to miał jeszcze matkę Polkę, prawda, bo Gryzelda z Zamoyskich, prawda, żona Jaremi Wiśniowieckiego, prawda, była jego matką. Ale na przykład takie potężne rody, niegdyś prawosławne, jak Chodkiewiczów, Sapiechów i innych, które później poprzechodziły na katolicyzm. No ale znowu
z tej wielkiej magnaterii, no to mamy chociażby, mamy Radziwiłłów, potężny ród Radziwiłłów, znowu podzielony. Część Radziwiłłów przy katolicyzmie, część Radziwiłłów przy kalwinizmie, ta kalwińska linia wymarła razem z Januszem Radziwiłłem, z później Bogusław Radziwiłł trafiony apopleksją, wracał z elekcji w 1669 roku. Także ta protestancka część Radziwiłłów, ta protestancka linia wygasła. Bardzo mocno magnaci, zwłaszcza magnaci, podkreślali odrębność. Właśnie odrębność. Wielu ludzi od nas tam gdzieś jeździł, a tu Polska była, tu Polska była i tak dalej. Na przykład Janusz Radziwiłł, ten z Potoku, on na sejmach bardzo mocno podkreślał, prawda, że to jest, że jest korona, że jest i że jest Ruś, ale jest też Wielkie Księstwo Litewskie. On bardzo mocno bronił właśnie idei Wielkiego Księstwa Litewskiego, no, przeciw takiej polonizacji, no, dosyć głupiej nawet momentami. I to było bardzo mocno podkreślane. I nawet po powstaniu listopadowym utworzyły się frakcje na emigracji. Utworzyły się frakcje. Tak, była grupa ruska, była grupa tutaj, była grupa litewska i była grupa koroniarzy. I oni się trzymali raczej na uboczu. Tak, no tam ta grupa na przykład z Mickiewiczem, z Choćkami i tak dalej, no to właśnie była ta grupa litewska. Tylko z tym, że właśnie tutaj mówiono Litwa, ale oczywiście tutaj domyślę Wielkie Księstwo Litewskie, czyli obejmujące obecne również i ziemie białoruskie. No, cała masa wybitnych Polaków z tamtych terenów pochodzi. I to, co kolega Marcin Janowski właśnie mówił, współczesna Białoruś jest dumna z tego, że tam na tych terenach urodzili się tacy ludzie, chociażby Moniuszko, prawda, Domejko. Kościuszko, Domejko i wielu, no, już po Mickiewiczu nie wspominając. Orzeszkowa, o którego się kłócą, zresztą czy jedni twierdzą, że był Białorusinem, inni twierdzą, że był Litwinem, Kościuszko. No, Kościuszko, Traunut, prawda, i tak dalej. Więc tutaj właśnie pan Wojciech Leszek przyniósł dzieje rezydencji na dawnych terenach Rzeczypospolitej, województwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie, Roman Aftenazy, prawda, więc... Kilkanaście tam. Tak, tam było w ogóle na terenach dawnej Rzeczypospolitej, tam na tych wschodnich terenach było ponad 3000 rezydencji, czyli nie jakichś dworów, tylko całych wielkich rezydencji, z których niewiele się ostało. No, pierwsza wojna światowa, chociażby jeśli chodzi o te ziemie, o których mówimy, na przykład pałac Radziwiłłów w Kiejdanach, prawda, został zniszczony w pierwszej wojnie światowej i ten pałac, który robiono tam w Potopie, to, że było ciekawie, to robiono w Podchorcach na Wołyniu. To był pałac budowany przez koniec polskiego, później zmieniał właścicieli, Rzewuscy tam między innymi, no i na końcu Sanbuskowie. A z kolei te urogi robiono w tym Wolesku, 20 km od Podchorców, czyli na Ukrainie. No, dlatego że tam właśnie pałac Radziwiłłów się nie ostał. I co istotne tutaj, właśnie jakoś nam to w tej naszej historii tak układano, że wielkie zwycięstwa i tak dalej, to tak nam się wydaje, że to Polacy odnosili, prawda? I to takie jakby wywłaszczenie, oni mają słusznie pretensje, bo na przykład książę Konstanty Ostrogski pod Orszą wymucił Moskwę, prawda? No to był Rusin prawosławny. To był Rusin prawosławny. I na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, mówię, Litwinów to była garstka, natomiast większość wielkich magnatów, no to była raczej ruska. Bardziej ruska niż litewska. I tutaj jest błędem mówienie, to chyba Jasienica utrwalił Rzeczpospolita obojga narodów, bo to faktycznie była Rzeczpospolita trojga narodów przez cały czas. No, bo ziemie ruskie należały do Rzeczpospolitej. Cały czas tutaj kołacze mi w głowie taki, niektórzy mówią hołd ruski na ten obraz, gdzie tam carowie szujscy kłaniają się przed królem polskim. Tylko niektórzy właśnie rusofobi nie pamiętają, że jednym z tytułów króla polskiego był książę ruski. Książę ruski, pruski, mazowiecki, etc. Także król polski był wielkim księciem litewskim i księciem także ruskim. Bo to był hołd moskiewski, tak. Prawda? A nie ruski. Tak, i tutaj do dziś są pewne zaszłości między Rusinami a Moskalami, czyli obecnymi Rosjanami.
bo faktycznie jakby spojrzeć historycznie na temat Rusi, to Rosja, czyli ówczesna Moskowia, to były tylko skrawki Rusi, to była część jakaś taka, jakieś zupełne peryferia ziem ruskich, natomiast ten rdzeń ziem ruskich należał do Rzeczpospolitej. No to można by powiedzieć, to tak nawet jakby to wyrazić, no nie mamy tutaj na czym narysować, ale byśmy zobaczyli, jak to wielcy książę tam moskiewscy, którzy przyjęli tytuł carów, oprotestowywany mocno w Rzeczypospolitej, to było, oni rzucili hasło jednoczenia ziem ruskich. To jakby takie małe terytorium chciało zjednoczyć, w cudzysłowie, takie terytorium, prawda? Więc oni sobie tutaj uzurpowali prawo do zgarniania ziem ruskich, a znakomita większość ziem ruskich była akurat właśnie w Rzeczypospolitej. I stąd wojny, te wszystkie największe wojny, jakie Rzeczpospolita toczyła w XVI-XVII wieku, to były wojny w obronie granic Wielkiego Księstwa Litewskiego właśnie. Tak, ale ja oglądam, są kanały telewizji białoruskiej w YouTube i tam można sobie obejrzeć też programy historyczne, które są albo po białorusku, albo po rosyjsku. I to jest dosyć rzetelnie przedstawione, muszę powiedzieć, także tutaj no jakieś tam pewne zastrzeżenia można by mieć, bo to czasami, powiem tak, jest wygodnie powiedzieć, my byliśmy Wielkim Księstwem Litewskim, a co Rzeczpospolita, to nie my. To jest takie bardzo fajne, też my możemy powiedzieć, że a to wszystko przez tych Rusinów, Litwinów, Paców i tak dalej. I oni to nas tam wkręcali w te wojny. No. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo miłe też dla Polaków, że rysuje się jakaś nawet płaszczyzna dyskusji, debaty między Polakami a Białorusinami na temat tego, co wspólne, próby jakiegoś właśnie zbudowania wspólnego spojrzenia na pewne sprawy. Także myślę, że tu jest sporo właśnie. Szczególnie w tej chwili młodzi Białorusini rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w odróżnieniu od Litwinów, w odróżnieniu od Ukraińców, oni naprawdę są dumni, że są spadkobiercami Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale i Rzeczpospolitej. Także w każdym, widziałeś w Nieświeżu, widziałeś wszędzie turnieje rycerskie, oni się tym klubią. Tak. Poza tym to bardzo ważne, jeśli chodzi o to, o czym mówimy, to te nacjonalizmy takie, w takiej ostrej postaci, one się zrodziły dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a do tamtego czasu. I dzisiaj to się odradza. Była taka jeszcze kategoria tutejszy. Właśnie, tutejszy. Tak, to były miejscowi. Tak, funkcjonuje. Miejscowy, tutejszy. Tak. I te regionalizmy są bardzo mocne, na przykład na Białorusi. Tam jest coś takiego jak trasianka. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, co to jest trasianka. To jest taka mowa tutejsza. Takie dialekty, one są rozsiane po różnych właśnie regionach i niektóre słowa to są takie, że na przykład tylko na Grodzieńszczyźnie jakiegoś słowa się używa, a ktoś tam z innego końca Białorusi. A Poleszczycy zupełnie inaczej. Tak, oczywiście. Tak. Tak, bo to jest też bardzo ciekawe, że do dzisiaj kształtuje się w sumie ten język literacki białoruski. Tam był wcześniej język ruski, w którym były pisane statuty litewskie. On w pewnym momencie... Akt Unii Polsko-Litewskiej, tak, pierwszy, tak, zresztą w Krewie, tak, w języku ruskim. Tak. On w pewnym momencie... Staroruskim, ruskim, tak. W pewnym momencie on został wyparty przez polszczyznę. To znaczy szlachta, te górne po prostu klasy społeczne, po marksistowsku mówiąc, przyjęły kulturę polską. Natomiast to jest ważne to, co pan doktor powiedział, zachowały tożsamość. I to jest coś takiego, jak na przykład Szkoci mówią po angielsku, ale jak ja byłem w Szkocji, to do mnie Szkotka mówi, ja jestem Szkotką, ja nie jestem Angielką, żebyś mnie nie pomylił, ja jestem Szkotką, mówię po angielsku, ale i coś takiego było zresztą w Wielkim Księstwie Litewskim, o czym Polacy też powinni pamiętać. Że językiem w Wielkim Księstwie Litewskim był staroruski, czyli ruski. Znaczy to język urzędowy, natomiast byli Litwini, Rusini, którzy mówili po prostu po polsku, przyjęli kulturę polską jako swoją. To była bardziej chyba, panie Janie, chyba można powiedzieć kultura języka polskiego. Bo... Nie tylko języka, ale na przykład właśnie ten przykład Janusza Radziwiłła, prawda, który podkreślał swoją litewskość, mówiąc po polsku. Mickiewicz pisał Litwo ojczyzną moja, nie Polsko ojczyzną moja. A mieszkał na Białorusi. I mówiono o nim ten Litwin. Podobnie jak czytamy u Sienkiewicza, to o Kmicicu mówiono ten Litwin, prawda? Chociażby. O Miłoszu? No,
No miło też, to się zdecydowanie właśnie wręcz odcina od polskości. On się za Bałta chyba bardziej uważał, to jest inna kategoria. To jest zupełnie co innego. Natomiast, tak. Natomiast właśnie ci ludzie, którzy mówią, a bo Polska, i znowu to, bo Polska, mając na myśli ten ogromny kraj, tak, prawda, sprzed pierwszego rozbioru, mówią Polska. A to jest błąd. To Polska to w tym stanowiła, no, małą część. Co jest ciekawe, chyba u Białorusinów oni mają taką specyficzną chyba w sobie taką łagodność. To można zauważyć. Właśnie. Tej agresji nigdy rzeczywiście nie mieli. Tak jak tutaj historia ostatnia, taka współczesna, pokazuje. Przecież podczas wojny też zupełnie inaczej było. Po odróżnieniu od, powiedzmy, Ukraińców. I to chyba nas tak bardzo przyciąga do tego kraju, bo wszędzie są przemili, zawsze to było. Tak, pokorni bardzo do życia. Ja prowadzę tam grupę od ponad 20 lat. Właśnie dlaczego tutaj przyniosłem, tu doktorem przybył, pokazuje eutanazję. To jest kilkanaście tomów i jak my zaczynaliśmy nasze wyjazdy, ponad 20 lat temu, tam nie było przewodników żadnych. My korzystaliśmy z takich trochę przedwojennych, ale to tam profesora Orłowicza, ale to właśnie Kresy Południowe były. To nie była Białoruś. Natomiast tu dzieje rezydencji Aftanasego, to było już tak rzeczywiście w oparciu o to przede wszystkim przewodnicy miejscowi działali. Ja im podrzucałem te wszystkie materiały. Natomiast tutaj dałem Państwu, w tej chwili Białoruś obecna daje takie materiały już. Piękne materiały i w wersji polskiej. Na zachód też są wydawane. Chcą rzeczywiście przyjmować jak najwięcej turystów. Ja powiem jedno. Wiele lat temu pojechałem z Telewizją Łódzką z delegacją do Grodna. No tam już były te niesnaski między domy polskie, pamiętamy te sprawy i no powiedzmy tam polityka za bardzo weszła w grę i Związek Polaków na Białorusi, to dzięki wojskowemu Gawinowi powstał ten Związek Polaków na Białorusi, jak Białoruś uzyskała niepodległość. No a później troszeczkę to się skiepsiło. No, były te dwa nurty, pro-polski, pro-białoruski, ale to nie wchodźmy w to głębiej. Tam jeden z dziennikarzy miał zapłacić troszeczkę większą tam karę, no i tam niektórzy tam chcieli pieniążki jemu pomóc. W każdym razie pojechaliśmy. Nasze media, pamiętacie Państwo, o Białorusi mówią albo wcale, albo się. I zdumieni dziennikarze, niesamowicie zdumieni, bo czysto, drogi dużo lepsze były zawsze niż w Polsce, dużo lepsze zawsze były. My w tej chwili już wiemy, że też mamy już dobre. Natomiast rano wszystko wymiecione, krawężniki pobielone i oni tak wstają, mówią, to rzeczywiście oni nie śpią, oni to wszystko sprzątają w kółko. Rzeczywiście, nawet te płotki przy drogach. Baćku Łukaszenko dał dekret, że mają być równe, mają być w tym kolorze, w tym. Tam gozy mają być pomalowane. I dzięki tej dyscyplinie wydaje mi się, że to rzeczywiście ładnie wygląda. Ludzie są zadowoleni, okazuje się. Bo emerytury były płacone na czas. Dalej na wschód trochę było inaczej. Jak oni się śmieli nawet z tego wielkiego brata, że tam jest bałagan. Rzeczywiście był zawsze większy bałagan po tej wschodniej granicy od Białorusi. I tam też to z tymi wypłatami różnie było. Także Białorusini już wtedy mieli takie samopoczucie, że w tym kraju u nich się dzieje wcale nieźle. Oni no nie mają tam rzeczywiście tych wynagrodzeń, nie wiadomo jakich, dużych. Natomiast oni są szczęśliwi z tego, dzięki temu, że na czas wypłacone, że ta gospodarka jakoś idzie.
zawsze było. Byliśmy mile witani i przede wszystkim rzeczywiście oni są przez cały czas dumni z tego, że oni są spod Kobielcami. No i Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczpospolitej. Widziałeś, że wszędzie w podpisach, nawet w muzeach, w Nieświeżu, w Mirze. Wszędzie to funkcjonuje. Czego nie ma na Ukrainie? Czego nie ma na Litwie? Tam po prostu tak jakby nas wycinali. Tak, oni jakby zapisali sobie amnezję, zafundowali. Tak, zupełnie. Polski tam nie było, w ogóle żadnych Rzeczpospolita, co to jest. Natomiast tutaj widać, że Litwini, znaczy Litwini, Białorusini z Wielkiego Księstwa Litewskiego dawnego wracają do naszych wspólnych tradycji. To jest bardzo miłe, tak jak mówiliśmy. Ja proponuję, może obejrzymy takie filmy z telewizji białoruskiej na początek. Proponuję, żebyśmy zobaczyli rekonstrukcję historyczną sprzed 2 lat. A później pokażemy, jak wyglądają zamki w Mirze i w Nieświeżu, czyli 2 obiekty, które zostały wpisane na listę UNESCO. Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak. Tak jest. To jest materiał telewizji białoruskiej. Кавалерійські схватки і грозні атаки піхоти, гранд-полонез і пікніковий бал шляхти, білоруський кермаш і народне гуляння на сьомуху. Гості і жителі Воложинського району отримали можливість перенестись на один день в 1812 год. Красиве время, білоруські традиції і, звісно, остання красива війна. Гэта мундуры шматфарбовыя, гэта шляхетныя паводзіны ваяроў, гэта давер да свайго супраціўніка. Напрыклад, былі моманты, калі супраціўнікі там падыходзілі, размаўлялі адзін з іншым, а пасля ўжо пачыналі бойку. Для палонных ваяроў маглі пад прыватнае слова гонару адпусціць да сваіх, каб ён там распарадзіўся маёмасць, і пасля гэтага ён зноў вяртаўся ў плен, таму што той век быў век годнасці. Организаторы яркого красочного представления – участники конно-исторического клуба. К масштабному фесту готовились почти 10 лет. Изучали традиции белорусов того времени, шили костюмы, искали себе персонажей по душе. Мы захотели показать людям, что наша история нашей страны – это не только лапти да плуги, это на самом деле шляхетная, годная история людей, которые долго змагались за свою страну и... Был час, когда мы ее страшивали и снова вертали, и это была очень серьезная борьба. Это все полные исторические аналоги. Все наши девчата и хлопцы, которые занимаются, они все перед тем, как нечто сделать, выучают очень много разных крыниц. Вот, это все имеет свое историческое подтверждение. Костюмы в стиле эпохи пошили и для гостей. Все желающие могли перевоплотиться в белорусов 19 века. За главным событием фестиваля стала большая баталия – реконструкция одного из боев 1812 года. Профессиональные наездники, аутентичная форма и оружие – невероятно яркий урок истории, который, несомненно, отлично усвоили все гости. Роман Пастернак, Евгений Кудин, Наталья Гаврусик. Телекомпания ВНТВ специально для программы «Наше утро». Тут была реконструкция войн наполеонских. Стан Тадеуша. Tak, słyszeliśmy, to był polonez Kilara, a tutaj może jeszcze. I proszę o komentarz. Tutaj mamy właśnie zamek w Mirze, stary obiekt. Ostatni właściciel świata, Pełko Mirs. Na tamtym roku rodzina robiła nas wizy, odwiedzają, ale już w tej chwili groby właściwie. Natomiast, tak jak Kroga powiedział, w 1994 roku zamek Mirza został wpisany na listę Światowej Dziedzictwa UNESCO. Dzięki temu państwo białoruskie uzyskało pewne środki i przez kilka lat rekonstrukcja jest zupełna. Niesamowicie wyposażone jest w tak bogate w tej chwili wnętrza. Co my tu widzimy? Jak... Na przychodzie.
Tak, i w momencie, kiedy ludzie oglądają te zdjęcia, zauważyłem, to oni mówią, zaraz, to jest polskie muzeum. Tam z tyłu, tam jest bitwa pod Orszą na ścianie, więc oni Moskalom tutaj pokazują, jak im tam kiedyś kożuchy przetrzepali, Białorusini, bo są bardzo dumni. Tutaj mamy, widzimy też zbroję husarską kolejną. Na ścianach portrety, a to jest, widzimy mundur szlachcica ziemi nowogródzkiej w żółtych butach, takich szlacheckich, i portrety Radziwiłłów na ścianach, także są dumni ze swojej historii. I tutaj widzimy bardzo ładnie wszystko odrestaurowane, można sobie pozwiedzać. I to bardzo blisko polskiej granicy w sumie jest. Praktycznie za Baranowiczami kilkadziesiąt kilometrów, także. Że tutaj mamy kolejne rekonstrukcje, kolejne eksponaty. Właśnie to jest ciekawe, że tam zauważyłem w tamtejszych muzeach bardzo dużo rzeczy, których u nas nie ma. Na przykład to są te kukiełki, lalki, które są ubrane właśnie w stroje. My powiedzielibyśmy, o właśnie, staropolskie. A tam jest napisane na tych właśnie kartach opisowych. Niestety wersji polskiej nie ma. Jest po angielsku, po rosyjsku i po białorusku. Tutaj widzimy, jest napisane, że to jest właśnie rekonstrukcja stroju szlachcica polsko-litewskiego. Także jest zaznaczone, że polskiego także. To jest wspólna tradycja. Niektórzy pytają właśnie, mówią, a to nasze, a to wasze, to ja im często tak odpowiadam, że to oddzielać to jedno od drugiego, to nie tak jakby cukier z posłodzonej herbaty wyciągać, to się nie da, to jest wspólna tradycja kilkaset lat i bardzo miło to się ogląda. A to już mamy nieśwież, rezydencję Radziwiłłów. Też wpisane na listę do dziedzictwa UNESCO. Jeszcze kilka lat temu mówiono, że pewnie prezydent Białorusi, pan Łukaszenko, wyda dekret i to miało być przeznaczone na siedzibę prezydenta. Ale nie, naprawdę zostało pięknie wyposażone, a za czasów sowieckich to było sanatorium takie, prowentorium nawet. To było tak niesamowicie zniszczone. Tam te piece, to wszystko, to było, tego nie było, to wszystko było rozszabrowane. Ja pamiętam, z grupami przyjeżdżaliśmy podczas remontu, no to jeszcze nieoficjalnie tam wchodziliśmy. Wpuszczali nas tam ci pilnujący, żeby zobaczyć, ale nawet nie przewidywaliśmy, że tak pięknie to zostanie restaurowane. Czyli te pieniądze zostały przeznaczone właściwie, na pewno. Tak, tam ogromne pieniądze z tego, co czytałem, zostały właśnie zainwestowane w tę rekonstrukcję tego wszystkiego. Znaczy, w świadomości Białorusinów to zawdzięczamy to właśnie tą rekonstrukcję, czy powiedzmy reanimację tego zamku, to właśnie Łukaszence. Tak, to trzeba. W świadomości popularnej. Ostatnio 30 obrazów na wsi, gdzieś na zachodzie kupił Radziwiłłów. O, widzimy tutaj kolejna taka lalka w stroju szlachcica Rzeczpospolitej. I tutaj też będzie widać właśnie opis, że tu jest właśnie szlachcic Rzeczpospolitej. Tak, w stroju Rzeczpospolitej. Tak, także tam było napisane Rzeczpospolita, wszystko się zgadza. Rzeczpospolita normalnie przez cały czas jest funkcjonuje, także to nie wstydzą się tego. Tak jest, a tutaj taka do królowej Marysienki trochę podobna. I tutaj też widzimy szlachcianka. Tak, szlachcianka jest. Polskich napisów jeszcze nie ma, ale to trzeba poprosić, to się może pojawią wkrótce też napisy, nie tylko po angielsku, po rosyjsku i po białorusku, ale i po polsku. I dobrze. Także. Ale są te, no, takie te... audiobooki. Tak, tutaj widzimy, ile tam jest. Tu widzimy, ile tam jest komnat. To naprawdę trzeba mieć dużo czasu, żeby to wszystko
dobrze pozwiedzać, zapoznać się, bo to jest... Pan Andrzej Podarczyk mówi, rzeczywiście audiobooki są, to jest wspaniała sprawa, tylko że jakby dokładnie iść z nimi, tam jest tyle materiału, że to kilka godzin by trwało. Najlepiej jednak jest z przewodnikiem miejscowym, to jest sprawniej i no, też wszystko można zobaczyć. Tak, to jest bardzo szczegółowe w audiobookach. Widzimy bogatą sztukaterię, wszystko kapie od złota. Kolejne. Tak, tu widzimy kolejne komnaty, kolekcje. I to jest bardzo ciekawe, bo tam nawet jak się posłucha tych przewodników, to oni całkiem rzetelnie właśnie opowiadają o historii właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj bo natomiast na Litwie i na Ukrainie, to prawda, panie doktorze, to my musimy mieć swoich przewodników i staramy się jednak na swoich trafiać, bo jednak to skrzywienie historyczne jest znaczne. A tu spokojnie w naszej wersji historycznej mówią. A tutaj jakiś łoś pewnie zna Prypeci. Z Polesia, tak. A tutaj widzimy Krzyże Jerozolimskie i to jest... Zastanawiałem się, czy to nie jest pamiątka pielgrzymki Krzysztofa Radziwiłła do Ziemi Świętej, bo jest sporo właśnie Krzyży Jerozolimskich. To jest pewnie najprawdopodobniej, bo to... No, mało brakowało, byśmy mieli w naszych kolekcjach mumie egipskie, bo Krzysztof Radziwiłł takowe transportował. Ale burza się rozszalała na morzu i no, wszyscy się bali, że za chwilę zatoną i ktoś powiedział, że a to przez te mumie, no i wyrzucono je do morza. A tutaj widzimy kaplicę radziwiłłowską. Bo trzeba dodać, że nasi magnaci ze wszystkich ziem bardzo dużo podróżowali i z tych podróży starali się ściągać zabytki. A tutaj już zbrojownia, arsenał. Tam jest bardzo bogata kolekcja broni z różnych epok. Tutaj widzimy, to jest rekonstrukcja niestety, to jest armata. Tam też są krzyże właśnie jerozolimskie na tej armacie. A tutaj widzimy broń taka bardziej orientalna. To jest tylko część gablot, bo naprawdę jakby to wszystko chcieć zwiedzać, to potrzeba bardzo dużo czasu. Czyli po prostu zwiedza, najlepiej cały dzień jeden poświęcić i sobie na spokojnie wszystko obejrzeć. Tutaj widzimy taki orientalny hełm. No to jest bardziej turecki, tatarski, a tutaj morion. To jest typu hiszpańskiego. O i herb Radziwiłłów. A tak wyglądała rezydencja Radziwiłłów przed II wojną światową. To jest widok z lotu ptaka. Tutaj już widoki Niemna. To jest Zakole Niemna, tam gdzie są te groby z powieści Orzeszkowej nad Niemnem. Tak. Tutaj widzimy właśnie... Czyli bohaterowicze. Tak jest. Tam jest... A no oczywiście to jest grób symboliczny Jana i Cecylii. Natomiast z drugiej strony wioski do... O, już widzimy. O, jest. Powstańców styczniowych, tak. To jest tutaj pamiątkowa tablica. Za chwilę będzie widać napis. Ona została już po upadku Sowieckiego Sojuza odtworzona. Tak, już została wolnej Białorusi. 93 rok. Tutaj widzimy. I to jest zaraz tak. Niemen płynie. Tak, że tutaj to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tam, a to widzimy wsie, to właśnie bohaterowicze Staniewicze nad Niemnem. Maniewicze. Tam kolega zwrócił uwagę, bo powiedział, że były kwiaty i chorągiewki biało-czerwone. Powiedział, u nas w Polsce tyle nie ma, co tam u was, no do tych miejscowych. Nie? Także kontakt z tamtejszymi Polakami to jest właśnie bardzo miły, bo oni są bardziej, ja tak stwierdzam, że oni to są bardziej polscy niż ci Polacy tu w kraju. A ja zawsze mówiłem, że
najwięcej patriotyzmu to można tam się nauczyć, właśnie na Kresach. I to zawsze tak było. Niestety w Bohaterowiczach w tej chwili praktycznie już nie ma mieszkańców, bo do pobliskiego Grodna wyjechali. Tam jeszcze kilka osób starszych było, natomiast Staniewicze, tak, podczas wakacji przyjeżdżają wypoczywać. Bo przecież tutaj widzimy, tutaj widzimy, to jest reklama kochozu, tak? Kochozu, tak, kooperatyw. To jest bodajże jeden, oj tak, to jest taki chlubny kołchoz, chluba prezydenta Białorusi, takie no, jeden z najbardziej wydajnych, powiedzmy. A tutaj, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj mamy mapę dawnej Rzeczpospolitej i naniesione to w Wikipedii znalazłem. W Wikipedii też można czasami ciekawe materiały znaleźć, chociaż tam jest bardzo dużo różnych podejrzanych treści. I widzimy zarys granic obecnej Polski i widzimy, że też skrawki Wielkiego Księstwa Litewskiego leżą właśnie w dzisiejszej Polsce. Bo tutaj jest nawet Białystok. Tak, terenie polskie. A kiedyś to było Wielkie Księstwo Litewskie. Natomiast Sowieci 17 września, jak zajęli, to od razu z Białegostoku tak samo były wywózki na Syberię. Tak, a tu widzimy mapę historyczną, to z kolegą Janem Przybyłem zawsze, jak o tym, o czymś rozmawiamy, to wyciągamy mapę niemiecką, żeby ktoś nie powiedział, że to stronnicze, więc tak neutralnie. I widzimy, tutaj mamy to są ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, tutaj mamy Litwę, a tutaj mamy właśnie od Nowogródka mamy Ruś Czarną, tutaj mamy Ruś Czerwoną, bardziej na południu, a tu dopiero mamy Ruś Białą, tam gdzieś w okolicach Mińska, także nazwa Białoruś nawiązuje do jednej właśnie z krain geograficznych. Tam gdzie Orsza jest, Mińszczyzna i właśnie w kierunku właściwie Smoleńska. Tak, także tutaj mamy te ziemie właśnie historyczne. Zresztą to jest podobnie jak z nazwą Ukraina, gdzie, prawda, tu Ukraina gdzieś właśnie to leży. Ukraina to jest nazwa nowoczesna. Tak, ale tak. Kiedyś tak była Ruśkiniowska. Tak, ale to są te nawiązania do pewnych nazw historycznych, które później przemieniły się w nazwy państw. Polityczne. Tak jest. A tutaj kilka zdjęć, tak jeszcze przy okazji możemy zobaczyć. Właśnie jak się wjeżdża do białoruskich miast, to mamy taki charakterystyczny widok. Blokowiska zupełnie tak jak w niektórych miejscach w Polsce. To jest ten sam styl, jeszcze wielka płyta najczęściej. To jest charakterystyczny widok. Tutaj mamy grób Elizy Orzeszkowej, jej męża, Nachorskiego. W Grodnie można odwiedzić też. W Grodnie jest... Zawsze na cmentarz. Tak, jest w Grodnie bardzo ładnie, bardzo ładnie też odnowiony dom Elizy Orzeszkowej. Też można z muzeum, bo tam są izdebki wyposażone właśnie. Tutaj jest ten sam cmentarz, tu są pochowani żołnierze z wojny bolszewickiej. Też widzimy. A to taka współczesna Białoruś, czyli tutaj mamy takie targowisko, zupełnie jakbyśmy pojechali do Tuszyna, do Żgowa. Właściwie ja zauważyłem, Białoruś współczesna przypomina Polskę sprzed 20 lat. Także to jest dużo takich małych sklepików, nie ma hipermarketów, wszystko nie jest oblepione jakimiś reklamami, billboardami. Także ja z miejscowymi rozmawiałem i powiedziałem, słuchajcie, uważajcie z tą Unią Europejską, bo jak wejdziecie do Unii Europejskiej, to będziecie mieli tutaj, zamiast białoruskich sklepów, to będziecie mieli hipermarkety niemieckie i francuskie i tam będzie masło, margaryna z Niemiec i sery z Francji. A wasze to tak, wiecie, nie bardzo. Ale dobrze, bronią się i mają swoje wyroby, w większości mają swoje wyroby. Tak, tutaj następna ciekawa sprawa też. Bardzo dużo właśnie ludzi na Białorusi zajmuje się działkownictwem. Tak jak u nas to 20 lat temu też ludzie się tym zajmowali. Teraz to jakby porzucili, mamy tanią żywność z GMO, z różnymi pestycydami, ludzie zajadają, bo się nie opłaca uprawiać działki, a tutaj widzimy, mamy drzewka, to było robione wiosną, długi weekend. Tutaj widzimy też sadzonki kwiatów i warzyw.
Także tutaj też znowu. Ale dobrze, że to wraca, bo ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, grupa jedzie na Białoruś, no jakieś tam ładunki duże, kapusta czy coś innego. Dokąd oni wiozą? No zaraz będziemy jeść to na kolację, bo wszystko było od nas przeważane. Tak, a tutaj mamy... czasów sowieckich rzeczywiście brakowało tego wszystkiego. A tutaj mamy właśnie taki sklep i widzimy szczęśliwy dacznik. I tu tutaj mamy wsio dla daczy, domu, sadu i agarola. Także... Bo te dacze, czyli te budyneczki na działkach, bardzo samotne. Tak, a tu widzimy widok z bazyliki archikatedralnej. To jest właściwie przypomina trochę Warszawę, bo też mamy takiego Chrystusa. To jest w Warszawie przy kościele Świętego Krzyża. Właśnie mamy podobną statuę. Tam jest miejsce vis-a-vis naprzeciwko, gdzie był kościół Najświętszej Panny. Tak. Czyli fara Witoldowa, którą za Chruszczowa została... W 1961 roku dokładnie została zabrana. Wcale nie w czasie wojny, nie? Tylko teraz. Za Chruszczowa, szczególnie ten 60-61 rok, to przede wszystkim fara Witoldowa w Grodnie została wysadzona w powietrze. Zabudowa Starego Miasta w Mińsku, ale też kościół jezuitów w Pińsku. W tej chwili tylko kolegiata jest. A tu kościół jezuitów został wysadzony. Tu widzimy taki motyw polski. Na Grodzieńszczyźnie. Stefan Batory. Tak, król Stefan Batory. Tak, oni pamiętają, że król Stefan Batory zmarł w Grodnie i cały czas go wspominają. A tutaj, ja to się śmieję, że to są typowi mieszkańcy Białorusi. I to jest bardzo ciekawe, że tam jest bardzo, bardzo dużo małych dzieci, bo dzietność jest bardzo wysoka jednak na Białorusi i oni są demograficznie na plusie. Także my wymieramy, oni cały czas mają na plusie przyrost naturalny. Ja się nad tym głęboko zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że po prostu u nas jest polityka demoralizacji, konsumpcjonizmu, wygodnego życia. A tutaj widzimy dom Mickiewiczów, też odnowiony w Nowogródku. To jest od zaplecza, że się tak wyrażę, a tu od frontu. Od frontu jest, widzimy, jest tablica i po polsku, i po jednej stronie, po białorusku, po drugiej. Przez nasz budynek został wyremontowany i praktycznie to z Muzeum Literatury z Warszawy są eksponaty, ale no, trzeba zawsze w Nowogródku będąc pójść do muzeum. Jest statut literacki trzeciej edycji. No właśnie. Na którym ponoć przecinano pępowinę Dariusza Mickiewicza. Jako, że w Nowogródku w parze był chrzczony Mickiewicz. A to widzimy, to jest nieśwież przed remontem, tak to wyglądało. Jak do sanatorium się wyprowadzono, to tak było zdewastowane niesamowicie, właśnie to jest tam. Zresztą te widoki, panie doktorze, prawda, to na kresach kilkanaście lat temu to było niestety, to tak wyglądało wszystko. To było tak zaniedbane. Te świątynie, które zostały niestety przeznaczane, jak nie na magazyny, to na jakieś warsztaty. No, Pałac Radziwiłłów w Ołyce. To tak wyglądało mniej więcej, tak odpadane dymki, liszaje, jakieś takie grzyby. A 7 lat temu w Podchorcach byłem, to na głowę wszystko leciało. No, pod Chorcach byłem parę miesięcy temu bardzo mocno remonty. Najgorsze to było to, jak przekształcano świątynię w magazyny materiałów żrących. To było coś niesamowitego. Do tej pory taka świątynia Świętego Andrzeja Kościół w Słonimiu czy inne, do tej pory wychodzi. Ta sól, te wszystkie chemikalia wychodzą i nie są w stanie zadziałać niczym, bo to będzie jeszcze pewnie przez wiele lat wychodziło. No, bo w takim okropnym stanie był swego czasu kościół z barażą, gdzie też składowano materiały do produkcji nawozów sztucznych i tam później jakiś młyn to mielił i wstrząsy po prostu spowodowały wibracje tych maszyn, pękanie ścian. Przecież pamiętasz, że praktycznie to
był pęknięty. Mam zdjęcia. Tak, jeszcze. Później klamry, specjalnie klamrowany. To było niesamowite. To... Taki widok i niesamowite. No właśnie to jest to, że nam się najczęściej kojarzy jakaś taka działalność burzymurków, jak to Rolle pięknie nazywał, w przypadku Kamieńca, nam się kojarzy z czasami Stalina, prawda, jakieś takie niszczenie kościołów, cerkwi, a mało wiemy, że co się wyprawiało za rządów Chruszczowa. Te prześladowania za Chruszczowa wcale nie były łagodniejsze, A niektórzy twierdzą nawet, że gorsze jeszcze. Tak jak wspomniałem, to Stare Miasto w Mińsku zupełnie zostało zniszczone. Katedra, która dzięki Bogu była troszeczkę jak gdyby odsunięta, to zamurowano ścianą, żeby urzędnicy Chruszczowa, bo jak jechali, to wskazywali, co ma być wyburzone. No, żeby nie zauważyli, że tam jest świątynia. Także dzięki temu katedra w Mińsku się ostała. Ale pamiętam krajach nadbałtyckich, czy w Tallinie, czy w Rydze, to miało być przekształcone, te starówki zupełnie miały być zniszczone, a wybudowane socjalistyczne, komunistyczne miasta, czyli Broczyska i inne sprawy. No dzięki Bogu to się nie udało. To tak jak u nas, ta Chruszczowa była ściema, że to jest odlicznie, a faktycznie to była ateizacja. Tak. Na Białorusi jest w internecie gdzieś taki ten wykaz tych świątyń zburzonych, to 160 czy coś tam świątyń pięknych. Tak. Które przetrwały wojnę. Całe zespoły. Które przetrwały wojnę. Na pewno trzeba jechać do Mińska. Gro tras wiedzie właśnie przez stolicę. Jako, że te państwa typu Ukraina, Białoruś, no postawiły na swoje stolice. Mińsk jest niesamowity. W ogóle dworzec kolejowy. To wszystko to... No, w tej chwili Łódź na szczęście ma już dworzec taki, no, bardziej nowoczesny. Natomiast to powstało wiele, wiele lat temu i naprawdę oni są dumni z tej stolicy. I nie ma czemu się dziwić. Zresztą... No tak, metro jest, ale tak, zaczynamy od kościoła takiego romańskiego pod wezwaniem świętej Heleny i Szymona. Praktycznie śmieją się niektórzy, że podziemia tego kościoła to prowadzą, tam jest obok przecież siedziba partii i siedziba Łukaszenki w ogóle. Ale to jest piękna sprawa, sąsiedztwo jest miłe, wszyscy są w zgodzie. Także Mińsk naprawdę warto zobaczyć. No i Polesie. Poleszuków, spotkanie z Poleszukami, no to właśnie co się wybieramy. Łachiszyn, też takie sanktuarium maryjne. Kościół właśnie. Janowa. No i później do Janowa Polskiego. No w tej chwili mówią Iwanowo. Akurat tak, rocznica, co prawda jest w połowie maja, ale jedziemy na święta majowe. I szlakiem świętego Andrzeja Boboru. Tak jest. A wracamy przez Brześć, czyli Twierdza Brzeska, no i kawał dalej historii. Czyli po prostu zapraszamy na dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak. Czyli, ale to jest centrum Rzeczpospolitej, to nie są kresy, to było tak, centrum Rzeczpospolitej. Tak, nie użyłem słowa kresy. Tak. Tak, ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem z profesorem Strzemboszem, świętej pamięci historykiem, i właśnie mówię, to właśnie tu kresy, a on mówi, proszę pana, proszę zauważyć, że Brześć przed wojną... Środek tak, państwa. To był środek państwa ówczesnego polskiego. No, właśnie, że Polacy mówią, a Kresy albo Zabugiem. Zabugiem to było do granicy z Moskwą, to kiedyś za czasów właśnie pierwszej Rzeczpospolitej, to ohoho, daleko jeszcze było, także... Co trzeci sejm się odbywał. Tak. O Białorusi, że jest Zabugiem, w ogóle jest bez sensu, bo Zabugiem... Co trzeci sejm? Co trzeci? Dwa w Warszawie, trzeci. Znowu dwa. No i nieszczęsny rozbiorowy w końcu. No tak, drugi rozbiór. Także dziękujemy serdecznie.